nie tym samym dziełem. To będzie dział na to dzieło. No i rzadzie, co? Zmienić miejsce. Na komisji to zawsze. Nie, zawsze kolumny, nie? Bo my się spiewamy, bo musimy opanować świat, dlatego się wymieniamy. Na komisji zawsze się to, bo się pomóc zabrać, no to muszę mieć miejsce. Dobrze, słowa. Także. No zrobię pan tą kawę, no to zrobię całą. Czarno-biało? Czasem będzie się zmienić. Zaraz wygląda. Będę mu się postarzała. Co to się robi? Co pan myśli, że będę mierzał i to samo mówią? Thank you.
kupca w sprawie ustawienia stałych podatków środków transportowych na 2013. Punkt 5 w sprawie określenia stałych podatków nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2013 rok. Punkt 6 w sprawie ustalenia dziennych stałych opłaty targowej na terenie gminy Stepnica. Punkt 7 zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych, rolnego, leśnego, nieruchomości oraz podatku posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasy. Punkt 8 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. Punkt 9 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Stepnica. Punkt 10 zmieniający uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów statutów sądów. Punkt 11 w sprawie uchylenia uchwały nr 29/296/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do Stowarzyszenia pod nazwą Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna. Punkt 12 w sprawie udziału Gminy Stepnica na stałym kodzie głosowania, ustalenia ich ramion i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Punkt 13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Punkt 14 zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 15 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany stawień, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Punkt 6 wolne wnioski, punkt 7 zamknięcie posiedzenia. Czy takie zmiany? Bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych z dnia 18 października? Proszę o podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 9 listopada 2012 roku? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie finansowe z przeprowadzonego referendum w gminie. Proszę bardzo. Szanowni radni, zgodnie z artykułem 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, na terminie późniejszym niż 3 miesiące od dnia przeprowadzenia referendum organowi Radzie Gminy organ wykonawczy przedstawia sprawozdanie finansowe z przeprowadzonego referendum. Takie sprawozdanie finansowe zostało załączone do materiałów na dzisiejszą komisję. Podsumowując tylko, bo jeżeli będą pytania, to odpowiem, bo myślę, że nie ma sensu omawiać tego pojedynczo. Referendum, wydatki poniesione w związku z organizacją referendum wyniosły 10 996,78 zł. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie co do zadań wykonanych w ramach organizacji tego referendum, to chętnie odpowiem. Ja chciałam zapytać o tego nakładki, tego braille'a. Nie mogę znaleźć w tej chwili. To jest obowiązkowe, że tak klikać. Czy korzystał ktoś u nas? Nikt nie korzystał, ale niestety trzeba było. To jest pamiętam, że to był obowiązek. Chciałem zapytać o obsługę prawną. To jest taka duża kwota, 2,5 tysiąca. Taka obsługa prawna była specjalistyczna do tego potrzebna? Tak, była potrzebna w związku z skierowaniem sprawy do sądu. A, tak, przygotowano się. Tak. I z tego tytułu pojawiła się taka potrzeba. Pojawiła się. Jakieś pytania jeszcze mamy do sprawozdania? To dziękujemy bardzo. I następny punkt, informacje o podmiotach, które będą zatrudnione w Stadzaniu. Bardzo proszę. Stadzanie. Więc Szanowni Radni, tak jak co roku w Sądu Rejonowym w Szczecinie i powiadania nas, ile ewentualnie w roku 2013 skieruje do nas skazany celem odpracowania wyznaczonych godzin. I tu jest 30 osób, przewiduje są 30 osób, po 90 godzin pracy średnio na jednego skazanego.
Z kolei my jesteśmy zobowiązani sądowi przekazać, gdzie ci skazani mogliby być i przez kogo zatrudnieni. Czy tak Państwo macie Urząd Gminy, Sołectwa Gminy oprócz Sołectwa Stepniczka i Gimnazjum Stepnicy. Dlaczego Sołectwo Stepniczka? Nie, ponieważ Pani Sołtys nie wyraziła zgody, żeby tacy skazani byli zatrudniani. Ponieważ jeżeli sołtys, z każdym sołtysem rozmawialiśmy, sołtys wyraża zgodę, to wtedy sąd bezpośrednio kieruje takiego skazanego do sołtysa. Mogę powiedzieć, że przeciętnie to tak jest w skali roku, że około 30 tych skazanych jest przez sąd do nas, do urzędu i do naszych instytucji kierowanych. Natomiast tak prawdę mówiąc, odpracowuje, czyli wypełnia do końca wyrok około 30% jest skazane. Większość po prostu pomimo nakazu sądowego orzeczenia wyroku nie zgłasza się do pracy. Część jest takich, że zgłosi się raz, prawda, przyjdzie, zobaczy, że trzeba jednak pracować i więcej się nie pojawi. Oczywiście my wówczas sąd informujemy, że dany skazany nie wypełnił obowiązku tej pracy. Dziękuję. Jakieś pytania macie Państwo? Punkt następny, informacja na temat przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Co Pani jest teraz mówi? Program współpracy gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Jest to taki dokument, który określa ramy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi tutaj na naszym terenie. Zgodnie z artykułem 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 30 listopada roku poprzedzającego wprowadzenie tego programu konieczność jest uchwalenia takiego programu i to musi być poprzedzone konsultacjami projektu z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze przed przeprowadzeniem konsultacji w tym roku, 25 października, odbyło się takie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym organizacje wyraziły taką chęć, aby poszerzyć zakres zadań publicznych, jakie będą realizowane w 2013 roku, co też uczyniliśmy. Następnie od dnia 29 października do 13 listopada, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie regulaminu konsultacji społecznych zostały przeprowadzone konsultacje. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy opinie, w których zaakceptowano całkowicie program bez zastrzeżeń, projekt oraz jedna propozycja zmiany w rozdziale 12 punkt 4, która brzmiała: przedstawiciele organizacji pozarządowych do pracy komisji konkursowej wybiera Rada Gminy spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Taka była propozycja. W projekcie jest jednak ten punkt niezmieniony, zaraz powiem dlaczego, i zostaje tak, że przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej wybiera wójt spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów. Nie uwzględniono tej uwagi, propozycji, ponieważ z ustawy wynika, że to organ administracji publicznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert, w tym wypadku wójt, powołuje komisję konkursową. Wyniki tych konsultacji zostały przedłożone Radzie Gminy 14 listopada i podane do wiadomości publicznej na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do Pani? Pani długo pracuje w urzędzie? Nie. 2 lata będzie w marcu przyszłego roku. Bo się nie orientuję. To żałuję. No właśnie, myślę, że już nie ciotowali, to jest spokojnie. Tak. Wszystko? Tak, dziękuję. Dziękujemy bardzo. To przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektów uchwał i podpunkt pierwszy w sprawie programu współpracy gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi. To też Pani jeszcze. Tak, tutaj po prostu tylko uzupełnienie w informacji. Wcześniej, zanim po prostu
można uchwalić ten projekt. Trzeba było przeprowadzić konsultacje i to o tych konsultacjach też już powiedziałam. Teraz tylko chciałabym powiedzieć, że sprawozdanie z tego realizacji programu współpracy za rok 2013 zostanie przedłożone Radzie Gminy do 30 kwietnia 2014 roku. O zmianach już powiedziałam, jakie to do rozdział 6 rozszerzono w odniesieniu do poprzedniego programu współpracy na 2012 rok. O nowe zadania, które tutaj były konsultowane z organizacjami pozarządowymi, które po prostu wyraziły ochotę, aby rozszerzyć zakres. I to była jedyna zmiana w związku z do programu z zeszłego roku. Jakieś pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Proszę podnieść rękę, kto z Państwa za przyjęciem dłuższego projektu uchwały. Nie bardzo. Kto jest przeciw? Pan Nowicki był za? Tak, ja się. Ktoś przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję. Podpis następny w sprawie opłaty od posiadania psów. Przedłożony Państwu projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów posiada zmianę wysokości stawki rocznej opłaty od posiadania psów z kwoty 28 zł, która obowiązuje na obecną chwilę, do kwoty 30 zł w roku 2013 i być może następnie. Nie ma tutaj w tej uchwale innych zmian poza tym, że w paragrafie 6 ust. 2 osoby fizyczne, ja bym chciała teraz wprowadzić tą zmianę, ponieważ dojrzałam to na poprzedniej komisji, osoby fizyczne mogą wpłacać opłatę od posiadania psów, jest napisane również w agencji PKO BP w budynku Urzędu Gminy Stepnicy. Zmienić ten zapis na również w placówkach bankowych lub pocztowych, dlatego że tu zawężamy jakby krąg miejsc, gdzie można wpłacić. Tym bardziej, że szykujemy się do, jesteśmy w trakcie w tej chwili zapytań ofertowych i postępowania ofertowego dotyczącego obsługi bankowej Urzędu Gminy. I w związku z tym może się zdarzyć, że PKO BP, który obecnie obsługuje Urząd Gminy, nie będzie obsługiwał i wtedy mógłby być problem, w związku z tym trzeba było znowu zmieniać uchwałę. Tak? Raz, że zabezpieczamy się przed ewentualną zmianą, a dwa, że nie zamierzamy, ludziom można tak naprawdę wpłacać opłatę na terenie całego kraju, w każdej placówce bankowej i pocztowej, co zresztą powinno tak być. Ale było tak zapisane, że jakbyśmy to chcieli zawężyć, niepotrzebnie zupełnie. Także tutaj pracownik tak pisał, aczkolwiek o taką zmianę proszę. Uchwała nie zmienia się w żadnym innym punkcie w stosunku do poprzedniej uchwały. Również pozostaje ten zapis o tym, że nie pobiera się opłaty z tytułu posiadania psa zabranego ze schroniska oraz przygarniętego w pierwszym roku od daty nabycia psa. I tak samo zarówno, że spisy posiadaczy psów dokonują sołtysi na terenie sołectw i wykaz posiadaczy psów w sołtysie zobowiązani są dostarczyć do działu podatków w dniu 31 marca danego roku. Także wszystkie zapisy zostają bez zmian, oprócz stawki i teraz tej wprowadzonej przeze mnie zmiany. Jakieś pytania, proszę. Tak. Szanowni Państwo, ja bym proponował w punkcie, w paragrafie 4 dokonać zmiany, mianowicie, żeby on brzmiał w ten sposób. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psa zabranego ze schroniska oraz przygarniętego, kropka. Bo ja zadam pytanie, no ktoś wykaże się dobrym sercem i przygarnie, tak jak ja przygarnąłem i nawet ja sam kiedyś to uchwalałem, ale potem się nie zorientowałem, że tam jest taki zapis i powiedziałem sobie, że mam jednego psa, bo jednego miałem przy błędę i mam go jeszcze do dzisiaj. I potem, że tak jak ja bym tu chciał kogoś oszukać, tak, i nie zapłacić za niego. Uważam, że jeżeli ktoś się decyduje na wzięcie psa ze schroniska, czy przygarnie go z ulicy, to przynajmniej jednego, można napisać, że jednego psa, bo ktoś powiedzmy pięć i potem będzie problem dla gminy, tak? Ale w przypadku jednego psa ze schroniska, to powinien być na wieczność zwolniony z tego podatku i powinien kwiatka dostać, że wykazał się sercem i odruchem i wziął psa jakiegoś tam zawiedzonego. I proponuję, żeby ta zmiana właśnie polegała na tym, żeby
żeby tutaj wpisać tych, no chyba, że chcemy się zabezpieczyć, bo sam też może mieć no, hobby takie, będzie 20 przedmiotów ze schroniska i zrobi nam kłopot gminie, tak? I nie będzie się za to płacił, a my będziemy mieli problem. Dlatego proponuję tutaj wpisać, że nie pobiera się z tytułu posiadania psa zabranego, czy tam jednego psa zabranego ze schroniska lub oraz przygarniętego, tak? Ja mam obawy, jeśli chodzi o to, to tak. Często może dojść do takiej sytuacji, że jednak ktoś nam powie, że przygarną, a my tego nie udowodnimy. Tak? To czy wie pani, my nie mieszkamy w Belmiorku i sołtys, tak jak w przypadku mieszkańców Łąki, to on wie, on od lat wie, kto miał jakiego psa, a poza tym jak się psa bierze ze schroniska, to się ma na to kwitę, a jak się psa przygarnia, no to może być obowiązek powiadomienia gminy, że z takim takim dniem, prawda, przygarnąłem psa, tak? I wtedy takie oświadczenie powoduje, że dany mieszkaniec jest zwolniony z tego podatku za posiadanie psa. Tak proponuję. Ja myślę, że można, proszę Państwa, że jest to mniejszy dobra, ale jednak zabezpieczmy się, że nie przygarniętego, tylko przygarniętego, tylko psa przekazanego przez na przykład urząd gminy, bo z reguły te psy, które nam podrzucają, prawda? Bo one trafiają tutaj do nas. Nie? Ale do mnie przyszedł i wszedł na podwórko i nie chciał wyjść. No dobra, no to. Był taki malutki, ja myślałem, że będzie jeden duży, drugi mały, będzie fajnie. Potem burus taki dla większości. To wtedy, no powiedzmy taki no, zgłosi. On sam przyszedł. Nie będzie. Natomiast obawiam się, że może być tak, że niektórzy no po prostu będą zgłaszać. Będą dominować, tak? Tak, mi się wydaje, nie? Natomiast z reguły no, do tej pory praktycznie w 100%, a w tym roku mieliśmy takich adopcji chyba ze 6, już udało, nie? To są psy podrzucane i te psy są trafiają tutaj do urzędu i my szukamy kogoś, kto go zaadoptuje. Bo ja chciałem zapytać jeszcze w tym kontekście, jaki jest koszt umieszczenia psa w schronisku? Na dzień dzisiejszy może rozszerzę to, ponieważ umowę, którą mamy jeszcze z Białogardem, z Skolińskim Białogardzie, to umowa jest taka, że płacimy 1000 zł za jednego psa. I teraz, przepraszam Cię, tak. Teraz odnosząc to do kwoty 30 zł, to jest 10 lat, to jest 300 zł, a 30 lat, to jest 900 zł, tak? Także tak ktoś weźmie, no to uważam, że to dla mnie i tak jest interesujące. Ale ja nie dyskutuję, no, znaczy zgadzam się generalnie, tylko chciałbym jeszcze jakbyś... No można to ograniczyć w jakiś sposób, żeby nie było tak. Pola do hachmęcki. Bo proszę Państwa, nas czeka, ja już to mówiłem, chciałem przy okazji od razu powiedzieć, że no, mamy umowę z Białogardem. Białogard jest praktycznie zamknięty. Dowiedziałem się dosłownie kilka dni temu, że Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję lekarza wojewódzkiego weterynarii i to schronisko jest zamknięte. Czyli tak praktycznie na dzień dzisiejszy to pomimo, że mamy umowę, to i nie mamy. No. Więc musimy praktycznie od stycznia ostro szukać schroniska. Golczewo chce tak 70 tysięcy wpisowego, no. Później za każdego psa bodajże 1000 zł. I pełny koszt utrzymania schronisku tego psa, dopóki ten pies ze schroniska nie zostanie no, gdzieś tam oddany czy powiedzmy przekazany. Szczecinek, gdzie ma opinię no, najlepszego schroniska w naszym województwie, na wejściu 10 tysięcy złotych i mniej więcej tak samo, że też 1000 zł pełna opłata, umowa tylko na rok. Czyli po roku czasu zaczynamy negocjacje od nowa. W Golczewie ta umowa byłaby no, bezterminowa. Za 60 tysięcy. 70 tysięcy pisowe. I to praktycznie, proszę Państwa, są dwa schroniska, do których możemy wstąpić. Szczecinek to jeszcze naprawdę... Świnoujście nie przyjmuje obcy. Absolutnie. Nawet nie jest zainteresowany. Szczecin nie ma o czym mówić. Dzisiaj buduje schronisko gmina Kowalskowo, Dobra i Nowe Warto. Budują razem jedno schronisko, to jest koszt ponad 3 miliony złotych. I też absolutnie nie chcą słyszeć o żadnych, chociaż no to nie chcą, no jest problem. Stargard nie przyjmuje. Pozostaje nam praktycznie Golczewo, które jest blisko, albo Szczecinek, który jest 150 km, trzeba dowieść. No i wiecie, tak? No. I umowa na rok, bo po roku może być tak, że powiedzą, no niestety. I robi się problem. Znaczy ten problem istnieje, dlatego
Ja bym tutaj... Dobrze, bo nam się... Nam się obrazuje, że ktoś zaadoptuje, nie? Tylko musielibyśmy to jakoś tak, żeby... No żeby no nie było jakiejś tam, powiedzmy, takiej... No mówię, żebyśmy to odłożyli i mamy do sesji chwilę, żebyście Państwo to jakoś tam się zastanowili na spokojnie, jak to ubrać słowa, żeby to miało sens, tak? I... Ja myślę, że możemy to... Ja myślę, że tak. Opłatę od posiadania służby pobiera się z tytułu posiadania psa zabranego ze schroniska i do tego momentu to jest bez tego, bo ze schroniska musi mieć dokument, że ze schroniska wziąłem. Oraz przygarniętego, przekazanego przez urząd gminy, coś takiego. I wtedy by, nawet jeżeli pies się do kogoś tam, no tak do ciebie, nie, przyszedł, nie, no to zgłasza, my to potwierdzamy, gdzieś tam powiedzmy i proszę bardzo, nie. O, bardzo dobrze. Będzie znacznie taniej. No, muszę to jedno pytanie w tej kwestii, czy zwolnienie dla rolników to odrębne przepisy ustawowe, tak? A było jeszcze, że emeryci i renciści, którzy mają skończyli 65 lat, tak było, nie? No nie emeryci, renciści, tylko osoby wszystkie powyżej 65 roku tak. życia oraz psy, które są służą do opiniowania gospodarstwa rolnego, to wtedy od dwóch psów jest zwolnione. Osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione. Natomiast nie ma ulgi dla emerytów i rencistów, bo jest to zwolnienie podatkowe, a tego nie może. 65 lat skończone i w następnym roku. To jest ustawą. Czyli nie musi być zapisane w ustawie. Czyli ten paragraf czwarty, tak żeśmy tutaj już proponuję, żeby brzmiał w ten sposób. Opłaty od posiadanego psa nie pobiera się z tytułu posiadanego psa zabranego ze schroniska oraz przygarniętego i przekazanego przez urząd gminy. No potwierdzonego przez urząd gminy. Po potwierdzeniu przez urząd gminy. No dobrze, to my tutaj... ale ja proponuję, byście Państwo taki projekt przez oko przegłosowali. Natomiast jeżeli tam gdzieś jeszcze słowo się zmieni, to na sesji się... Chodzi o sens tego, tak. wniosku, stwierdzenia. Kto z Państwa za przyjęciem proponowanego projektu uchwały z tymi poprawkami? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Za czym? No za psami. Jestem za, jak najbardziej. To wszystko jest ogłośnie. Dziękuję za poprawkę. Podpunkt następny. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu użytek. Muszę przewrócić. Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu użytek jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. Podyktowany jest dużą kwotą która wynika ze średniej ceny skupu użytka za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wynosiła 75 zł i 86 groszy za jedną decytonę i proponujemy obniżenie średniej ceny skupu użytka do kwoty 53 zł za jedną decytonę. Cena skupu użytka służy do obliczenia podatku rolnego. W związku z tym, gdybyśmy pozostawili na tym poziomie ustalonej przez prezesa GUS średniej ceny żyta w kwocie 75,86 zł, to od hektara przeliczeniowego, który stanowi równowartość 52,5 kwintala żyta, wniosku podatek od hektara przeliczeniowego wyniósł 189,65 zł, a od hektara fizycznego, którego równowartość stanowi 5 kwintali żyta, kosztowałoby to 379,30 zł od hektara fizycznego. W związku z tym nasza propozycja jest taka, żeby obniżyć do kwoty 53 zł. W związku z tym od hektara przeliczeniowego podatek rolny wyniósłby 132,50 zł, a od hektara fizycznego 265 zł. Wzrost w stosunku do roku bieżącego o 3 zł ceny skupu użyta wynika z tego, że po analizie planowanego podatku, wpływu z podatku rolnego, wyszło, że w związku z różnymi zmianami klasyfikacji gruntów, geodezyjnymi zmianami, byłoby mniej wpływu z podatku rolnego niż w roku ubiegłym, gdybyśmy zostawili na tym samym poziomie tych tamtych roku. W tamtym roku, przypomnę, obniżaliśmy do 50 zł.
W związku z tym po analizie i przeliczeniach dopiero kwota 53 zł za jedną decytonę jakby pokryła planowane wpływy z podatku rolnego, które z tego roku wychodzą. Także żeby nie stracić na tym, natomiast żeby przychylić się tutaj rolnikom, proponujemy takie obniżenie. I w związku z tym, że mamy taki obowiązek poprosić o opinię Izbę Rolniczą, zgłosiliśmy projekt uchwały do Izby Rolniczej i został on zaakceptowany. No każdy by zaakceptował taką. Można? Proszę. No ja myślę, że jesteśmy w Unii, rolnicy posiadają dopłaty i to niemałe kwoty. Niektórzy biorą, to można sobie w internecie wyczytać po nazwisku, jak to ma na im areale, nawet ostatnio tak czytałem. I myślę, że no, jakoś tak bardzo zachowawczo się administracja tutaj gminna zachowała, bo robimy tak, żeby nie stracić, żeby nie były mniejsze jak w ubiegłym roku. Myślę, że one powinny być większe jak w ubiegłym roku, bo taką samą troskę można by wyrazić o drobnych przedsiębiorców, prawda, rzemieślników, którzy też mają kłopot, bo siła nabywcza ludności spada, dochody są mniejsze, a my systematycznie podnosimy podatki i staramy się, no systematycznie nie, bo się trzymali te podatki. No, trzymaliśmy, no dobrze, trzymaliśmy, ale myślę, że to nie są te czasy nieboszczki, że to tak tam przewodnie się narodu chłopi robotnik i myślę, że dzisiaj to nie są nowocześni są ludzie i prowadzą działalność gospodarczą. Z tych, co ja znam, to im się powodzi dobrze. I nie wiem, dlaczego tak zachowawczo, żeby przypadkiem tylko nie przekroczyć tego, co było w roku ubiegłym. Chyba, że nie zależy mi na wpływem do budżetu. To jest niezrozumiałe dla mnie zachowanie takiej branży. I myślę, że tą pozycję budżetową, dochodową, należy traktować jak wszystkie inne. No może nie tak drastycznie, ale też nie tak w każdym celu, że będziemy tutaj tak zachowawczo. Tak, uważam. Weźmy również pod uwagę, jak zawsze przy podatkach, no, wysokość podatków w powiecie naszym. I to tak jest tam około 50 zł. No tak, ale to tak pokutuje takie jakieś przekonanie, nie wiem dlaczego, że to bo tak było za nieboszczki, że tam rolnicy byli tam słabą, taką słabszą jakby formułą gospodarowania w tym kraju. I faktycznie no, tam się trzeba się jakoś to pomawiać, żeby to było koniec z końcem. Natomiast uważam, że ci, którzy dzisiaj funkcjonują na rynku, to mają dochody i to wcale nie jest do dochodu. I biorąc pod uwagę, że na przykład nie płacą składek ZUS-owskich, czy KRUS-owskich, takie tam są obniżone, to nie widzę powodu, żeby tak, aż tak zachowawczo traktować. Nie wiem, żeby łupić, bo to nie sztuka, żeby kogoś złupić, to trzeba patrzeć też jakby z punktu widzenia, ale gospodarskim okiem nam pewno zależy wszystkim na dochodach do tego budżetu. I tego trzeba wziąć też pod uwagę, że ci rolnicy, którzy właśnie tam grubnie korzystają z dopłat gminnych i tak, to przeważnie, to znakomita większość na pewno, mają grunty, szczególnie łąki wchodzą w grę, dopłat do łąk. I to są grunty klasy piątej, przeważnie, tam, piątej, no, miejscami szóstej. I te grunty i tak są ustawowo zwolnione z podatku. I ci, którzy no najwięcej... Tak, dostają dopłaty, czy są zwolnieni z podatku. Właśnie, to jest ten paradoks, nie? Że ci...